W imię Boga, zatrzymajcie tę masakrę. Papież apeluje, papież Franciszek. W imię Boga, zatrzymajcie tę masakrę. W imię Boga, proszę, zatrzymajcie tę masakrę, zaapelował o zakończenie wojny w Ukrainie papież. Franciszek dziękował także wszystkim, którzy przyjmują ukraińskich uchodźców. Podczas spotkania z wiernymi na modlitwie Anioł Pański w Watykanie papież Franciszek powiedział, że w tym tygodniu miasto. Które nosi imię Maryi, Mariupol, stało się męczeńskim miastem przejmującej wojny, która niszczy Ukrainę. Papież, wojna zamienia miasta w cmentarze w obliczu barbarzyństwa zabijania dzieci, niewinnych, bezbronnych cywilów nie ma racji strategicznych, oświadczył papież. Apelował o zatrzymanie zbrojnej agresji zanim zamieni ona miasta w cmentarze. Wiele osób przyszło na plac Świętego Piotra z flagami ukraińskim. Zakończyć wojnę. To nie pierwszy apel papieża, to nie pierwszy apel papieża Franciszka, o to, by zakończyć krwawą wojnę w Ukrainie. Przypomnijmy, że Ukraińcy to 18 dni bronią się przed rosyjską agresją. Nigdy więcej wojny, w imię Boga, opamiętajcie się, to apel papieża Franciszka opublikowany w sobotę na jego profilu na Twitterze. Słowa zamieszczono także po rosyjsku i ukraińsku. Pomyślcie przede wszystkim o dzieciach, którym odbiera się nadzieję na godne życie, o dzieciach zabitych, osieroconych, o dzieciach, które bawią się niewypałami, zwracał uwagę papież. Wcześniej Franciszek mówił o rzekach krwi i łez, którymi spływa Ukraina.